I teraz zapraszam Michała Broniatowskiego, człowieka, z którym się znamy z czasów burzliwych, ciekawych, kiedy nachodziły zmiany. Znajomy, przyjaciel, ma swój duży udział w dzisiejszym naszym spotkaniu. Troszkę jestem przestraszony tą widownią, ale mam nadzieję, że sobie dam radę. Chciałem przede wszystkim, jako przedstawiciel gazety Forbes, podziękować Jerzemu i Fundacji za to, że namówili nas do tego, żeby napisać parę słów o Stefanie Kisielewskim, przypomnieć o nim. To jest bardzo potrzebne, bo nasi czytelnicy, Państwo oczywiście pamiętają Stefana Kisielewskiego, ale nasi czytelnicy niekoniecznie już. Więc przypomnieć jego sylwetkę i napisać o laureatach tej pierwszej edycji nagrody Fundacji imienia Stefana Kisielewskiego. To nie jest przypadek, że Jerzy wybrał Forbesa, bo Forbes ma dobrą historię po to, żeby taką nagrodę opisywać. Otóż równo 100 lat temu niejaki Bernie Forbes wpadł na pomysł, żeby założyć gazetę, która będzie bronić przedsiębiorczości i wolnego rynku. I również bronić takich fundamentów państwa jak liberalizm i demokracja. Mimo że były to Stany Zjednoczone, to był to rok 1917, jak się Państwo domyślacie, to był bardzo ważny wtedy głos. Również w Stanach Zjednoczonych wcale nie było oczywiste wtedy, także i w Stanach Zjednoczonych, to co on głosił. Te takie fundamenty, ta ideologia, ten pomysł na życie przetrwał i w Forbesie amerykańskim, i w kilkudziesięciu jego edycjach na całym świecie i między innymi w Polsce. Forbes dzisiaj, ten polski Forbes, czuje się w obowiązku przenieść te ideały przez ten czas, kiedy są w sposób ewidentny, no, przynajmniej kwestionowane. I świetnym pomysłem na przeniesienie tego jest właśnie współuczestniczenie w tak ważnym przedsięwzięciu jak to, które ma dzisiaj miejsce. Ja chciałem powiedzieć, że ogromnie żałuję, że Kisiel już nie żyje. Bo gdyby żył, to by dostał nagrodę Fundacji imienia Stefana Kisielewskiego za pewną bardzo ważną diagnozę, którą kiedyś wygłosił. Brzmiała ona: skandaliczna dyktatura. Dziękuję bardzo.